Cześć, tu zespół Loka. Pozdrawiamy widzów telewizji Magnes TV. Że gracie razem w zespole. Opowiedzcie nam trochę o historii. Historia jest bardzo prosta. Poznaliśmy się przez Facebook, ale zarówno Kamil, jak i ja pracowaliśmy już wcześniej na rynku muzycznym, więc jakoś tam się znaliśmy, ale jakby nasz kontakt bezpośredni nastąpił przez Facebook. W ostatnich czasach wszystkim się wydaje, że patentem na stworzenie zespołu, ogólnie na zaistnienie w świecie muzyki, jest udział w jakimś show typu Must Be The Music czy innym. Powiedzcie mi, jaki był wasz patent, zdradźcie, bo wy w takim nie wzięliście udziału. Nasz plan był bardzo ciężki i męczący, także napisaliśmy piosenkę i promowaliśmy ją mozolnie od początku i w zasadzie dzięki niej tu jesteśmy dzisiaj. Bez talent show. Wiem, że jest w zespole, między wami jest duża różnica wieku. Dogadujecie się mimo to? Świetnie się dogadujemy mimo to. Tak jak widać, Grzesiek jest wyluzowany. Ja jestem dużo młodszy, ale tak naprawdę nie czuć tej różnicy wieku. Jak się spotykają dwie jakieś osobowości, które prą w tym samym kierunku, to jest dobrze, naprawdę. Tak, potwierdzam. Kamil jest ode mnie mentalnie o wiele starszy. W tym zespole on jest jakby ojcem umysłu, ja jestem bardziej tym rozbrykanym dzieciakiem. Panowie, jakie plany na przyszłość? Kreatywność, nagrywanie, granie koncertów, ale tak naprawdę to ciężko snuć plany na przyszłość, bo one są zawsze jakby niewiadomą jakąś tam. Nie? Zdajemy się jednak na to, że coś się dzieje, jakaś niewiadoma się w życiu dzieje, to jest chyba lepsze niż planowanie jakieś uporczywe. Zapamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie czułem.